Jonathan Dunkel. Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział 36. Wielki szatański plan. Wielu próbowało przepowiedzieć przyszłe wydarzenia włącznie z Nostradamusem który zapowiedział przyjście Mesjasza i koniec świata na 1999 rok, co się nie sprawdziło. Do podobnego podekscytowania doszło przez zakończenie długiego cyklu majów pod koniec 2012 roku, co niektórzy powiązali z końcem świata, ale także oni byli w błędzie. Jezus Chrystus przestrzegł przed wyznaczaniem czasu końca. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy O tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. Ewangelia Mateusza, rozdział dwudziesty czwarty Syn człowieczy przyjdzie w godzinie, w której się nie domyślacie. Ewangelia Mateusza, rozdział dwudziesty Mesjańskie zapowiedzi padają na podatny grunt, gdyż ludzkość marzy o kimś wielkim, kto przyniósłby światu pokój. Wszystkie większe religie czekają na Zbawiciela. Chrześcijanie na powrót Chrystusa, Żydzi na jego pierwsze przyjście, Hindusi na Krishnę, Buddyści na Maitreje, Muzułmanie na imama Mahdiego, Masoni na wielkiego lidera, a kulty UFO na mistrza, który przybędzie w kosmicznym statku. Nawet kręgi polityczne i militarne przywitałyby z otwartymi ramionami wielką postać, która pomogłaby światu w kryzysie. Paul Henry Spack, były sekretarz generalny NATO, powiedział: Nie chcemy kolejnego komitetu. Mamy ich aż nadto. Chcemy człowieka o postawie i powierzchowności, która wpłynęłaby na posłuszeństwo ludu i wyprowadziła świat z ekonomicznego bagna, w którym tonie. Niech się tylko taki pojawi Bóg to czy diabeł, my go przyjmiemy. Koniec cytatu. Diabeł wykorzysta to oczekiwania i podszyje się pod Mesjasza. Jego pojawieniu się towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi. Wielu Żydów, katolików, protestantów, muzułman, hindusów, buddystów, masonów i innych uzna go za Mesjasza, choć Biblia przestrzega, że takie arcyzwiedzenie poprzedzi prawdziwe przyjście Chrystusa. Jezus powiedział, Wtedy, jeśli by wam ktoś powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Ewangelia Mateusza rozdział 24. Elliot Miller zauważył, kiedy przyglądamy się ożywieniu okultystycznemu na Zachodzie, które przybiera na sile od początku XIX wieku, musimy zadać sobie pytanie, czy nie kryje się za nim większy plan szatana niż zwiedzenie pojedynczych osób? Mimo pokusy, aby zignorować wpływ okultystycznych grup jako marginalny, trzeba zwrócić uwagę, że jeśli celem szatana jest zjednoczenie Ziemi pod wodzą oddanego mu człowieka, a świat okultyzmu stanowi jego dominium, to nie może być przypadkiem, że ruchy o podłożu okultystycznym są zaangażowane w promowanie takiego świata. Koniec cytatu. Plan ruchu New Age Redaktor pisma Kenya Times, Job Mutungi, był świadkiem niezwykłego wydarzenia w muzułmańskiej wsi Kawangpiano w Nairobi. Scena rozegrała się w kościele Betlejem 11 czerwca 1988 roku, w którym chrześcijańska uzdrowicielka i jasnowic Mary Synaida Akatsa prowadziła modlitwy o cuda i uzdrowienia. Nagle wśród tłumu sześciu tysięcy osób pojawił się znikąd wysoki, bosy, brodaty mężczyzna w białych szatach z turbanem na głowie, od którego emanował pokój. Jezus, Jezus, Jezus z Nazaretu. Głośno szeptali zebrania, a wielu z nich upadło. Dziennikarz zauważył: Dziwne światło pojawiło się na czubku jego turbanu, nogach i na całym ciele. Scena i nastrój uczestników tego nabożeństwa przypominała wspomniany w Starym Testamencie epizod z wieży Babel, gdzie języki zostały pomieszane. Każdy coś mamrotał pod nosem. Inni leżeli na ziemi, płacząc w sposób niekontrolowany w uwielbieniu i czci, całkowicie zniewoleni przez to, co się działo. Koniec cytatu. Mężczyzna przemówił płynnie w języku Swahili, zapewniając słuchaczy, że wkrótce powróci. Powiedział, że Maria ma ważną misję do spełnienia, jednocząc ludzi wszystkich ras i plemion pod Bożym parasolem przez Jezusa. Job Mutungi, pisze dalej, opuścił spotkanie samochodem, który należał do Gurnama Singa, który zaoferował mu swoje usługi. Prawdopodobnie do końca życia nie dojdzie do siebie po szoku, jaki przeżył dwie minuty później. Kiedy dojechali do przystanku autobusowego, postać kazała mu zatrzymać samochód, gdyż chce wysiąść i skierować się ku niebu. Wysiadł, ale nie wzniósł się, lecz odszedł kilka kroków za drogę i po prostu rozwiał się w powietrzu. Kilka osób, które to widziały, były zdumione jego tajemniczym zniknięciem. Koniec cytatu. W istocie tej rozpoznano Maitreje, który pojawił się później w Londynie i innych miejscach. Objawienia z udziałem tej istoty mają przygotować ludzkość na przyjście tego Mesjasza. Maitreja powiedział przez swoje medium. Moja twarz jest znana rosnącej liczbie braci, ale moje imię na obecny czas musi pozostać nieznane. W ten sposób mój sekret może być utrzymany. Dlaczego tak trzeba? aby uzdolnić was, moi przyjaciele i bracia, do odnalezienia mnie w świetle, które jest w was, w tym świetle, z którym przychodzę. Koniec cytatu. Benjamin Cream, lider Aetherius Society, kultu założonego przez Georgia Kinga, twierdzi, że od lat 1960 otrzymuje przekazy od mistrzów. W kwietniu 1982 roku opublikował ogłoszenie w wielu czołowych pismach, w którym ujawnił, Czym jest ten plan? Obejmuje wprowadzenie nowego porządku rządów i światowej nowej religii pod wodzą Maitrey. Koniec cytatu. Znana mistyczka Vera Alder odsłoniła: Światowy plan zakłada globalną organizację, globalną ekonomię, globalną religię. Koniec cytatu. Osoby, które są w kontakcie z duchowymi mocami, wiedzą, że ów plan ma nadprzyrodzone pochodzenie. A wszyscy ludzie będą musieli mu ulec lub zostaną poza nowym porządkiem świata. Jak możemy się dziś przekonać, Plan ten wyprzedził obecną globalną politykę i ekumeniczne trendy między kościołami i religiami. Biblia zapowiada globalny system religijno-polityczny, który sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może nic kupić. Nie sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Księga Apokalipsy, rozdział 13. Centralnym punktem tego planu jest główne wydarzenie, czyli przyjście fałszywego Mesjasza. Objawi on wspaniałe nauki i posłuży się cudami. Porównaj drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi. Przekona przywódców świata do wsparcia nowego porządku świata, będącego pod jego kontrolą, a ludzi do tego. Że przynosi im długo oczekiwany pokój i pomyślność. Kiedy przyjdzie, wielu z tych, którzy go widzieli lub są w kontakcie z duchowymi mocami, zawołają: Oto pan powrócił, ale nie będzie to Jezus, lecz szatan, który podrobi jego postać. Wielki zamiar papieństwa. Papieństwo również ma plan. Dobrze poinformowany katolicki pisarz Malaki Martin odsłonił watykański zamiar przejęcia kontroli nad światem. Chcesz czy nie chcesz, jesteśmy częścią globalnej rywalizacji. Większość z nas nie należy do rywalizujących, lecz do tych, o których toczy się bój. Jego przedmiotem jest ustanowienie pierwszego globalnego systemu rządów, jaki istniał wśród narodów. Walka toczy się o to, kto posiądzie autorytet i kontrolę nad każdym z nas i nad wszystkimi jako społeczeństwo. Nie przesadzę twierdząc, że naczelnym celem pontyfikatu Jana Pawła II, motorem wielkiej polityki kierującym jego strategią na każdy dzień i rok, jest zwycięstwo w tej rywalizacji, która jest już dobrze zaawansowana, stwierdza malaki Martin. Magazyn Time napisał o mocy wspierającej wysiłki papiestwa. Jan Paweł uczynił moc Marii główną bronią w swym papieskim arsenale. W czasie swych licznych podróży odwiedził niezliczoną ilość miejsc poświęconych Marii, wzywając pomocy Madonny niemal w każdym przemówieniu i publicznej modlitwie. Mocno wierzy, że jej osobista interwencja uchroniła jego życie, kiedy został postrzelony na placu św. Piotra w Rzymie w 1981 roku. Do próby zabójstwa doszło 13 maja w rocznicę objawienia w Fatimie. Koniec cytatu. Podczas rekonwalescencji otrzymał objawienie dotyczące wydarzeń, które wprowadzą papiestwo w nową fazę. Malaki Martin tak o tym napisał. Oczekuję na wydarzenie, które będzie miało efekt eksplozji w dziejach ludzkości, oddzielając przeszłą epokę od nadchodzącej. Zjawisko to widzialne na niebie, oceanach i na ziemi. Wiązać się będzie ze słońcem, które codziennie świeci na doliny, góry i równiny ziemi. W tym dniu nie pojawi się jako główna gwiazda naszego układu słonecznego, ale będzie wyglądało jak chwała otaczająca niewiastę, opisaną przez apostoła jako odziana w słońce, która zrodziła chłopca rządzącego światem laską żelazną. Zjawisko to będzie miało tak spektakularny wymiar, że w przekonaniu Jana Pawła II zniesie wielkie plany formowane obecnie i wprowadzi wielki zamiar Stwórcy. Wtedy zakończy się dla papieża okres wyczekiwania a rozpocznie się czas jego służby, jako sługi owego wielkiego planu. Koniec cytatu. Nie może tu chodzić o powrót Chrystusa, bo jego przyjściu towarzyszyć będzie zmartwychwstanie i koniec świata. Porównaj pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, oraz pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. Wówczas byłoby za późno na zniesienie wielkich planów i wprowadzenie wielkiego zamiaru. Wydaje się, że chodzi o utworzenie globalnego systemu religijno-politycznego z papieżem na czele. Każdy z ostatnich papieży wiąże się z kim się tylko da na arenie religijnej i politycznej, aby do tego doprowadzić. Sekretny projekt masonów. Objawienia i duchy nawołują do połączenia świata w jeden system ponad różnicami religijnymi i narodowymi. Papież i liderzy ruchu New Age nie są osamotnieni w tych wysiłkach. Od wieków pracują nad tym masoni. Masoni są duchowymi spadkobiercami starożytnych religii misteryjnych. Wielu z nich zajmuje kluczowe pozycje w polityce i ekonomii, wpływając na wydarzenia międzynarodowe. Pomimo antychrześcijańskiego charakteru wolnomularstwa, na jego wyższych szczeblach wtajemniczenia duchowni wielu kościołów, nawet biskupi w Watykanie czy Światowej Radzie Kościołów, przynależą do masonerii. Zdaniem niektórych badaczy tematu papież Jan Paweł I zginął zaledwie miesiąc po objęciu swego urzędu, ponieważ chciał usunąć masonów z kurii rzymskiej. O śledztwie w tej sprawie napisał m.in. David Jaloup w książce W imieniu Boga. Papież Jan Paweł II odwołał w 1983 roku bulle papieskie skierowane przeciwko masonerii i udzielił zgody na członkostwo katolików w lożach masońskich. Czy jest przypadkiem, że od tego czasu przywódcy świata podejmują papieża z wielką pompą, czyniąc miejsce dla papieża w powstającym nowym porządku świata? Czy masoneria to tylko braterska wspólnota dobroczynna, czy religia? Albert Pike, kapłan tego ruchu, napisał: Każda loża masońska jest świątynią religii, a jej nauki, pouczeniami o religijnym charakterze, jest światową, wieczną i niezmienną religią. Koniec cytatu. O okultystycznych aspektach wiary członkowie Loży dowiadują się dopiero na najwyższych stopniach wtajemniczenia, które wymagają złożenia krwawej przysięgi obligującej do tajemnicy. Albert Pike przyznał: Istnieją niebieskie stopnie, ale są zewnętrznym dziedzińcem świątyni. Nowicjuszowi ujawnia się część symboli, lecz wprowadza się go specjalnie w błąd poprzez ich fałszywą interpretację. Nie jest naszym zamiarem, aby je pojął. Zmierzamy do tego, aby sądził, że je pojął. Prawdziwe wyjaśnienie tych symboli jest zarezerwowane dla adeptów wyższego stopnia. Koniec cytatu. Karl Claudy, autorytet w ruchu masońskim, powiedział: Masoneria nie wyróżnia żadnego Boga ani wyznania wiary. Domaga się jedynie, abyś wierzył w jakieś bóstwo, nadając mu, jakie chcesz imię. Koniec cytatu. Albert Pike stwierdził, że Wolnomularstwo to religia, cytuję, wokół której mogą się zgromadzić ołtarze chrześcijan, judaistów, muzułman, hindusów, zwolenników Konfucjusza i Zoroastra, aby zjednoczyć się jako bracia w modlitwie. Koniec cytatu. Masoneria, podobnie jak większość sekretnych towarzystw o podłożu okultystycznym, ma na celu religijno-polityczne zjednoczenie świata. Rozumiejąc, że wymaga to globalnej ekonomii, masoni pracują nad scentralizowaniem światowego systemu bankowego. Działalnością tą kieruje kilka wpływowych rodzin promujących globalizm przez międzynarodowe organizacje, takie jak Federal Reserve System, Bilderberger's Council of Foreign Relations czy Triatal Commission. Plan masonów sięga roku 1776. Adam Weishaupt, były jezuita, niemiecki filozof i profesor prawa na Uniwersytecie w Ingolstadt założył w Bawarii tajne stowarzyszenie Illuminati, z łacińskiego oświeceni. Wstęp mieli do niego wyłącznie najbardziej wtajemniczeni masoni. Nazwa nawiązuje do oświecenia sekretnymi naukami Lucyfera, czyli przynoszącego światło. Luminarze na zaawansowanych stopniach wtajemniczenia – Utrzymują kontakty z demonami w przeświadczeniu, że są to istoty wyższego rzędu. Gary Keigh napisał o planie sekretnych towarzystw okultystycznych. Illuminati przyświecał jeden cel: wprowadzić w życie plan wysokich rangą masonów. Nowy porządek świata. Mieli przyczółki w kluczowych kręgach ustawodawczych europejskich rządów, aby za pośrednictwem ludzi zajmujących pozycje doradców wpływać na decyzje europejskich przywódców. Działania i nazwiska członków organizacji były ukryte, aby strategia Illuminati odniosła sukces. Członkowie składali przysięgę dochowania tajemnicy. Pieczętowali ją krwią, przyjmując do wiadomości, co ich spotka, jeśli odstąpią lub ujawnią plany organizacji. Adam Weishaupt przekonał wielu liderów i duchownych, że Illuminati jest chrześcijańską organizacją zmierzającą do zjednoczenia świata pod wodzą Chrystusa. Illuminati szybko zyskało wpływ na loże masońskie w Europie, których członkami byli czołowi myśliciele XVIII wieku, np. Hume, Wolter, Diderot, Montesquieu czy Rousseau. Przy ich pomocy luminarze krzewili ideę globalizmu. Ich wysiłki zaowocowały rewolucją francuską, a później październikową, choć oba totalitarne systemy, które powstały w ich rezultacie, nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Stowarzyszenie założone przez Weishaupta przeniosło punkt ciężkości swoich działań na Amerykę. Nie jest przypadkiem, że odtąd niemal każdy amerykański prezydent i przywódca to członek sekretnego towarzystwa promującego globalny porządek świata. Michael Howard wyjaśnił. Okultystyczni konspiratorzy wierzą, że Ameryka odegra ważną rolę w przejściu z ery ryb do ery wodnika, która rozciąga się w okresie 250 lat, od rewolucji amerykańskiej w 1776 roku do roku 2025. Koniec cytatu. Ameryka ma zainicjować totalitarny nowy porządek świata, na którego czele ma stanąć oczekiwany przez masonów wielki lider. Plan ten jest zobrazowany symbolicznie na odwrocie banknotu dolarowego. Umieszczono go tam w czasach prezydenta Franklina Roosevelta, który był masonem 33 stopnia. Na wersie banknotu dolarowego widać wizerunek masona Jerzego Waszyngtona, a na rewersie piramidę z wszechwidzącym okiem. Piramida będzie kompletna, kiedy na świecie zapanuje reżim Wielkiego Brata, symbolizowany przez widzące oko. Nad nim widnieją słowa. Annuit coeptis, które można przetłumaczyć jako On nam sprzyja, wyrażające wiarę w opatrznościową rolę Ameryki. Niektórzy odnoszą datę 1776 do roku założenia Illuminati. Napis pod nią brzmi Novus Ordo Seclorum, czyli Nowy Porządek Świata, a pochodzi z przepowiedni Sybilli Kumańskiej, zachowanej przez Vergiliusza, dotyczącej przyszłego nowego porządku. Jego umieszczenie na dolarze wraz z wizerunkiem Feniksa, czyli symbolem odrodzenia, stanowi aluzję Imperium Rzymskiego, którego rolę mają zająć Stany Zjednoczone, czy też coś jeszcze potężniejszego pod ich wodzą. Imperium Rzymskie posłużyło Szatanowi do ukrzyżowania Jezusa oraz prześladowania jego naśladowców w pierwszych wiekach. Czy podobną rolę w czasach końca odegrają Stany Zjednoczone? Apokalipsa zawiera proroctwo o potędze reprezentowanej przez moc wyglądającą jak baranek, która przemówiła jak smok, zwanej bestią z ziemi, a także fałszywym prorokiem. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet na jej rozkaz ogień stępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej rano uczynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz bestii, która otrzymała cios mieczem a ożyła I dano jej, by duchem obdarzyła obraz bestii tak iż nawet przemówił obraz bestii i mógł sprawić, że zostaną zabici wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może nic kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia imienia bestii lub liczby jej imienia. Księga Apokalipsy, rozdział 13.